Siemanko, z tej strony Seban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania, widzowie, macie dwa kody Blik. Tym razem jeden za piątkę w komentarzu i drugi za piątkę po prostu losowany. Także dwa kodziki macie do wygrania i po prostu ten w komentarzu. Kto pierwszy, ten lepszy. I jeszcze w poprzednim odcinku nie było kodu, bo nie wbiliście lajków. Także jak bijecie lajki, to po prostu będziecie mieli kodzik w komentarzu. Także tutaj wbijajcie szybko lajki, wbijajcie szybko komentarze. I ten złoty kodzik pojawi się w komentarzu, a drugi po prostu będzie wylosowany na shortcie, czy tam na Discordzie będą wyniki. Ja w dzisiejszym odcinku jestem na GeForce Kingsie i wbijajcie, widzowie, pierwszy link w opisie, bo z moim kodem macie procent opłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności, dlatego wszystkich serdecznie zapraszam, a ja będę otwierał dzisiaj tylko najdroższe skrzynki. Także zobaczymy, czy z nich uda się zarobić, czy lepiej otwierać właśnie te tańsze i liczyć na większy profit, ale ja już nie przedłużam i zacznijmy sobie od, no na pewno będą to skrzynki ponad tak ponad 130 zł, myślę, że takie tylko dzisiaj będziemy otwierać. Dobra, tutaj w tych skrzynkach partnerskich nie ma takiej skrzynki, ale mamy tutaj, także zacznijmy sobie od 10% luksury, no i tylko nie ten skar, na którego jest 90% i będzie fajnie. Zaczynamy. 180 zł poszło teraz na wydatek, no i niestety trafiamy to, czego nie chciałem, czyli 180 zł w plecy. Ale na spokojnie, jeszcze tych skrzynek będzie dzisiaj dużo. No jedziemy, no. Może to być naprawdę bardzo szybki odcinek, widzowie. 1% na WP Meduzę. No jakby ona poleciała, to by było coś niesamowitego. Ej, miałem otwierać skrzynki za ponad 130 zł, a otworzyłem za 100. No dobra, nieważne, to był wypadek przy pracy, także w sumie tutaj już nie otwieramy. Mamy jeszcze jakąś ponad stówkę tutaj? Mamy skrzynkę Boreal Forest, 50% na nożyk. No i fajnie było, jakby taka nawajka poleciała, nie? Bo to wtedy odrobimy troszkę, no i leci, bardzo ładnie, o to chodzi, kurczę, 172 zł profitu. No i tak możemy, kurczę, otwierać. No i w sumie odrobiłem tą skrzynkę luksury w tym momencie, także bardzo fajnie. No i przechodzimy dalej. Jest skrzyneczka Hydrotus, 225 zł. Otwieramy i zobaczymy, co będzie. Tym razem jest obóbka Asimov i ona wygląda na dobry stan. I ile ona jest warta? 554 zł. Let's go! 329 zł profitu. No i powiem Wam, widzowie, że naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Lecimy sobie dalej. Tiger Speed nie. Exclusive no nie, ale walnijmy sobie skrzynkę premium za 135. Myślę, że ją na spokojnie możemy otworzyć. No jakby tutaj poleciało coś z tej górnej półki, to byłoby niesamowite. Jest Neon Revolution. No on chyba nie zwróci skrzynki. No właśnie, 74 zł. Ale otworzę sobie jeszcze jedną. A tak dla zachęty, może akurat coś fajnego poleci. No jest The Empress, ale on jest w samym stanie, to nawet nie sprawdzam, ile on jest warty. No myślę, że około tam stówki on chodzi. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Czy jest tutaj jeszcze coś ponad stówkę? Dobra, tutaj nie ma, ale jest tutaj skrzynka Chase za 225 zł. No tutaj mamy naprawdę fajne itemki, ale jest aż 60% na tego Galila. Proszę, tylko nie Galil i będzie dobrze. I jest Galil, także tego, czego się bałem. Ale wiecie co, widzowie? Otworzę jeszcze jedną tą skrzynkę. Proszę, proszę, tylko nie Galil. Bo będzie naprawdę już duża strata. Okej. Jest pojemnik, który jest chyba coś warty. O, po 204 grosze do przodu. Myślałem, że on jest więcej warty. Dobra, no to otwórzmy jeszcze jedną. No. O nie, boję się, że teraz może być ten Galil znowu. Jest P2000, które raczej drogie nie jest. Chociaż jest! 340 zł, okej. 116 zł profitu. Jest dobrze. Dobra, na razie te skrzynki najdroższe otwarte. I widzowie, w tym momencie mamy bez tych noży 1400 zł. Czyli jak sprzedam, to byłbym na zero. Czyli jest dobrze. Czyli jest dobrze. Weźmy sobie, sprzedajmy te itemki. Na razie. Wiem, że to jest bardzo duże ryzyko. I nie powinienem tego robić. Ale zrobiłem. Zrobiłem i otwieramy dalej najdroższe skrzynki. Bo chciałbym otworzyć jeszcze właśnie te, widzowie. Dobra, co tu otworzyłem? Chase, Six... Dobra, Six Hilka nie będę otwierał. Co my tutaj mamy? Mamy skrzyneczkę Catch za 207 zł. No i ją sobie otwieramy. Ją sobie otwieramy i zobaczymy, co tutaj poleci.
O, mydły, jest 5-7 i to jest duża strata, to jest ogromna strata, 150 zł straty, dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna skrzynka. No nie. Chociaż 241 zł, bo to jest faktory new. Dobra, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna, proszę o coś lepszego tym razem. No nie, no nie, no nie. Dobra, widzowie, pamiętajcie, pazerno się popaca, nie róbcie tego co ja. Mamy kolejną jakąś jeszcze, mamy jeszcze skrzyneczkę Dicey za 207 zł. Zobaczmy, co będzie w niej. No proszę, jakiś kurczę gruby profit. Jest P90, nie wiem ile ono jest warte. Ale jest warte 362 zł i daje fajny profit. Okej. Skrzynka Dicey fajnie oddała. No i przejdźmy do tego, co lubię najbardziej, czyli skrzyneczki. Wiecie co, dzisiaj Knife'a nie będę otwierał, ale luksury Knife'a będę otwierał i rękawiczki. Najpierw walnijmy sobie luksury Knife'a. Proszę o jakiś fajny nożyk, żeby się skrzyneczka zwróciła. No niestety. Niestety. O my god, 317 zł w plecy. Dobra, sprzedajemy. I zobaczcie, nawet mnie nie stać na tą skrzynkę, ale stać mi na rękawiczki. Także otworzę rękawiczki. No i może jakieś glowsy odda fajne. Mam taką nadzieję i... No nie, one nie są drogie. Już to, te by były mega drogie. Ja pierdzielę, 400 zł w plec. Oj widzowie, no te skrzynki zdecydowanie nie oddały. Mam tylko 700, podpisuję kontrakt z tego, no. Tu nie ma co w ogóle gadać. 472 zł zostały. No cóż, trzeba zaryzykować widzowie, trzeba zaryzykować. I otworzę, dobra, no Dicey oddała, to otworzę jeszcze dwie takie Dicey i zobaczymy, co tutaj poleci. Proszę o coś dobrego. Jest tragedia widzowie, no niestety, no. Tak jak widzicie, czasem skrzynki drogie potrafią dużo oddać, ale z drugiej strony, no niestety, jest to ryzyko, bo są to bardzo ryzykowne skrzynki. Nie, walnijmy sobie jeszcze na 500 zł upgrade na 10%. Dam sobie tutaj. No i niestety, całkiem przeciwna strona. No cóż, niestety, tak jak widzicie, nie udało się, ale mamy jeszcze na spokojnie dużo szans, żeby przetestować te skrzynki. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.